Witajcie, kochani! Kiedyś nagrałam dla Was filmik, w którym pokazałam Wam, jak zrobić mitenki i rękawiczki bez palców. I po tamtym filmie bardzo prosiliście mnie, abym zrobiła jeszcze jakiś filmik właśnie w takim stylu. Nie miałam jednak pomysłu i w ostatnim czasie wpadło mi do głowy, że przecież coś takiego robiłam i może Wam się też to spodoba. Dlatego w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić doniczki. Jeżeli lubicie mroczne rzeczy, jeżeli chcecie się zabawić, bo są jeszcze wakacje, to zapraszam. Dzisiaj pokażę Wam, jak ozdobię swoje 3 doniczki, z czego jedną zrobię sama. Pokażę Wam teraz, jak można ozdobić 2 oto te doniczki, które tutaj przygotowałam. Potrzebne Wam będą na pewno gazety stare, aby nie obrócić wszystkiego wokół. Jako, że nie mam możliwości gdzie indziej tego nagrywać, niestety muszę zrobić to na toaletce. Potrzebny Wam będzie jeszcze ręcznik papierowy w razie W. Oczywiście pędzle i farby. Farby potrzebne Wam będą w zależności od tego, na czym będziecie malować. Ja mam tutaj plastikowe doniczki i niestety nie mam innych farb jak farby do ścian. Takie też się mogą nadać, ponieważ już kiedyś robiłam coś podobnego i po prostu wiem, że zdałem egzamin. Nie jestem jakoś wyjątkowo uzdolniona plastycznie, ale mam nadzieję, że wyjdzie mi to, co chcę dzisiaj zrobić. Zacznę od zielonej doniczki. Postanowiłam, że narysuję na niej głowę umarłaka. Doniczka jest już praktycznie skończona. Zostawiamy ją do wyschnięcia. Teraz druga. Postanowiłam, że na niej zrobię twarz Jacka. Tylko, że nie miałam białej doniczki. To uznałam, że zrobię na czarnej odwrotnie.
Trzecią doliczkę, którą zrobimy, zrobimy z butelki. Najlepiej, żeby miała taki dół. Odsuniemy etykietę. Następną rzeczą, która będzie nam potrzebna przy tej doniczce z butelki, to będzie marker albo jakiś mazak, którym narysujemy, co chcemy wyciąć z tej butelki. U mnie będzie to kotek. Rysujemy na butelce markerem zarysy tego, jak będziemy wycinać doniczkę. Rysuję uszy teraz. Okay. Jak to mi to wyszło? I wyznaczamy sobie, gdzie mamy ciąć. Nie jest łatwiej, bo mam tu już taką kreskę, wgłębienie w butelce. Bierzemy bardzo spiczaste nożyczki, uważajcie, aby się nie skaleczyć. Wbijamy i wycinamy nasz. No już mam kotka wyciętego. Ta część butelki będzie Wam już zbędna. Teraz pozostaje nam tylko go wymalować. No i mamy gotowe trzy doniczki, które pokazałam Wam, jak zrobić, jak pomalować. Pierwsza po wysunięciu wygląda tak. Druga to oczywiście nasz Jack. No i trzecia, którą robiłam z butelki i z którą zeszło mi najdłużej. Jest to kotek a la Hello Kitty. Bo do Hello Kitty troszeczkę mi brakuje. No ale właśnie wygląda tak. Nie zapominajcie jednak na sam koniec, kiedy wasz kotek wyschnie, wziąć i zrobić jeszcze dziurki od dołu nożyczkami. To było wszystko, co miałam Wam do pokazania dzisiaj. Mam nadzieję, że moje pomysły zainspirowały Was do zrobienia czegoś podobnego, że pochwalicie się tym, wysyłając mi zdjęcia na Evelyn Call. Mam nadzieję, że stawicie uniesione łapki, komentarze, czy zamierzacie coś takiego zrobić oraz zasubujecie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia, na razie.